Tydzień temu na parkiecie Tańca z Gwiazdami królowały Foxtrot i Pasodoble. Nasze gwiazdy lśniły tego wieczoru pełnym blaskiem, a sędziowie raz po raz sięgali po dziesiątki. Aż dwie pary zdobyły komplet punktów. Niestety, tym razem musieliśmy rozstać się z Przemkiem Saletą i Izabelą Janachowską. Niecierpliwie czekamy na kolejne spotkanie z tą sympatyczną parą. Przed nami wielkie emocje. Która z dziewięciu par zakończy ten świąteczny dzień sukcesem? A którą zobaczymy po raz ostatni? O tym zadecydują Państwo. Ze studia TVN, na żywo, Taniec z Gwiazdami. Przed Państwem gość specjalny naszego programu, Katrin Jenkins. How can you see into my eyes like open doors? Spirit sleeping somewhere cold until you find it there and lead it back. Oh, wake me up inside, wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Need my blood to run before I come undone. Państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Dobry wieczór. Bring me to life, śpiewała Katrin Jenkins. Brawo. A towarzyszyła jej grupa Volt w choreografii Agustina Eguroli.
Jest, proszę Państwa, dobra wiadomość. Naszą gwiazdę specjalną usłyszymy dzisiejszego wieczoru raz jeszcze. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i niezmiernie jest nam miło, że ten świąteczny wieczór będziemy mieli zaszczyt i przyjemność spędzić wspólnie z Państwem. No, ale to już nie pierwsze święta, jakie spędzamy razem, prawda, Kasiu? Oj, prawda. I nawet mi się jakoś tak zaczynasz kojarzyć ze świętami, jak Mazurek na przykład. A ja myślałem, że raczej zaczynam się kojarzyć jak jajo wielkanocne. Tak? No. Nie, no dlaczego? Zupełnie nie wiedzieć czemu. No, bo przecież żadnych mazurków, proszę Państwa, tańczyć dzisiaj nie będziemy. Nie, nie będziemy tańczyć mazurki, będziemy jeść. A tańczyć będziemy walca wiedeńskiego oraz sambę. Oj, bardzo lubię sambę, o ile sam nie muszę jej tańczyć. Ja też raczej wolę, jak nie musisz. No. No, ale proszę Państwa, im to już na sucho na pewno nie ujdzie. A zatem powitajmy świątecznie nasze gwiazdy. Para numer dwa to aktorka Olga Wołądź i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer cztery to aktorka Katarzyna Glinka i jej partner Stefano Terracino. Para numer pięć to gwiazda serialu TVN detektywi Maciej Fridek i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 7 to aktorka Aleksandra Szwed i jej partner Robert Rowiński. Para numer 8 to aktor Piotr Szwedes i jego partnerka Anna Głogowska. Para numer 9 to pisarka Katarzyna Grochola i jej partner Jan Kliment. Para numer 10 to aktor Artur Barciś i jego partnerka Paulina Biernat. Para numer 11 to aktorka Julia Kamińska i jej partner Rafał Maserak. Para numer 12 to wokalistka Oceana i jej partner Przemysław Juszkiewicz. To nasze gwiazdy. Proszę Państwa, korzystając z tego, że wszyscy tutaj jesteśmy i nasze gwiazdy, i gwiazdy tańca, i jurorzy, i Kasia, i ja, i cała orkiestra Tomka Szymusia. I publiczność. I publiczność. I chcielibyśmy ubiec ewentualne pozdrowienia, które na pewno każdy z Państwa, każdy z Was i każdy z Was będzie chciał przemycić w ciągu całego dzisiejszego wieczoru, więc chcielibyśmy to zrobić na początku, Kasiu. Drodzy Państwo, dla wszystkich Państwa, którzy dziś nas oglądają, dla naszych rodzin, od całej ekipy twórców programu Taniec z Gwiazdami, od wszystkich naszych par, publiczności, jurorów, od twórców, których nie widać na wizji, również dla wszystkich Państwa miłych, spokojnych, cudownych, wiosennych świąt życzenia. Ale to ładnie powiedziałaś. Bo ja taka świąteczna jestem. Tak? Mili Państwo, w tych miłych nastrojach gwiazdy są już razem z nami. Pora teraz przywitać naszą bardzo świątecznie nastrojoną orkiestrę. Alleluja, moi drodzy! Chwalmy Pana! Alleluja! Chwalmy Pana! Tomek Szymuś i jego orkiestra! No i cóż, mam nadzieję, że uda się im dzisiaj nie popsuć tej świątecznej atmosfery. No wiesz co, nie wymagajmy od nich niemożliwego. Iwona Pawlowicz, Zbigniew Bodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galinic. Nasze jury to również oni decydują o tym, którą z par musimy w programie pożegnać. I'm here alone. Która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart z miłości do piękna. A przed nami występ pierwszej pary.
I jak zwykle, tak i tym razem do swojego występu przygotowywali się bardzo starannie. No na szczęście, jak zwykle, tak i tym razem nie opuszczało ich przy tym poczucie humoru. Więc akcja, come on. To już było dużo! Nie, to nie jest dużo, to jest początek, to jest 10%. Jeszcze raz. To wszystko? Jeszcze raz. Ty rób to jak czujesz. Zobaczmy. Zaczekaj, ja robię normalnie teraz już. Normalnie. Tylko dołem. Ale. No i ty robisz górę, no. Ale nie robię tak. Ale przewrócisz mnie, wariacie. Ała. Jak małe dzieckiem normalnie. Małe dziecko. Tarara. Go. Nie. A to jest takie, oj, dziecko, oj, mój koala. Sambę zatańczy para numer 4, Katarzyna Glinka i Stefano Terracino. Kasia i Stefano. Kasia, coś taką niezadowoloną minę masz. Nie, wszystko dobrze, taką zamyślą. Zaplątało się, zaplątało. Iwonka, zadowolona Iwonka. Właśnie zauważyłam, że się zmartwiłaś, a nie martw się, ponieważ zachowałaś się tak profesjonalnie. Ja wiem, że ta sukienka ci przeszkadzała, bo ona po prostu, drodzy Państwo, jak widzieliście, zahaczyła się o obcas. No ale tak bywa na turniejach. Nawet nie dałaś tego poznać po sobie. Uśmiechnij się, dziewczyno. Wiesz co, bardzo dzisiaj podkreślę jedną bardzo, może tak, jedna rzecz. Bardzo rytmicznie, brawa również tutaj dla Stefano, ponieważ, drodzy Państwo, rytm raz i dwa jest bardzo często tańczony tak raz i dwa, taka pompeczka. Okazało się, mówimy, że Stefano umie tańczyć. A Stefano, ale wiesz, nie, on jeszcze... On potrafi to od Kasi wyciągnąć, że ten jest rytm raz S2. To jest naprawdę bardzo duża różnica, bardzo sobie to cenię. Natomiast twoje role, naprawdę to hicior dzisiejszy. Bardzo mało par tańczy w ogóle tą figurę, ponieważ jest bardzo trudna. Życzę ci takich roli w aktorstwie życiowych, jak te role, które zrobiłaś tu. Bardzo dziękuję. Bardzo ładnie. Chciałam cię zapytać, Piotrze, czy... Hicio to jest termin zawodowy taneczny, hicio? Nie. Dobrze. Chciałam powiedzieć, że to była taka Szeherezada, jakby arabska samba. I już widzę po tym kostiumie i po tej całej choreografii
kontrakt do Bollywood, zbliża się dużymi krokami. Duże pieniądze, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo serdecznie. No, jak Slumdog Milioner przy ulicy, proszę Państwa, oczywiście była to pierwsza para. Mam nadzieję, że i Państwa głosy będą pierwszorzędne i możliwie będzie ich jak największa ilość. Pozostaje tylko jeszcze nauczyć się języka lub zagrać w sanskrycie i już będzie Bollywood zdobyte absolutnie. Oby. Kasieńko, oby. W pięknym stylu otworzyliście ten wieczór, ale wielu naszych gości nie tancerzy, nie zawodowych tancerzy, którym przychodzi zatańczyć sambę, uważa, że jest to taniec, którego się wstydzą, że muszą pokonać sobie te opory buchającego seksapilu. Tak. Czy ty też miałeś takie opory? Ponoć Stefano mówi, że to jest też bardzo trudny taniec technicznie, ale tak naprawdę postanowiłam o tym wszystkim zapomnieć, po prostu dobrze się poczuć i tak chciałabym bardzo pojechać na karnawał w Rio, po prostu po tej sambie. Stefano, a w nastrojach przez chwilkę nie karnawałowych, ale naszych świątecznych, czy w Italii też obchodzi się święta wielkanocne w taki tradycyjny sposób? Jest jakaś specjalna tradycja? Tak, bardzo. W naszym miasteczku w Sycylii, tam to jest tak, że się robi tak dużo te procesja, te Via Crucis, a potem niedziela jest aniello, taki ciasto. Jak się nazywa to ciasto? Aniello, taki baran. Taki mały baran. Ciasto baranek. Tak, baranek. Taki baranek ciastowy. Aniołek? Nie. Nie aniołek. No i proszę spojrzeć, jak wiele o różnych tradycjach na świecie można się nauczyć w naszym programie. Nie tylko o tańcu, prawda? Ale dziś nasi jurorzy oceniają taniec. Iwona Pawłowicz. 10 na dzień dobry. Zbigniew Wodecki. Oczywiście 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Garniński. 9. Pięknie. 39. Piękny początek wieczoru, drodzy Państwo. Jakże mile ten wieczór się zacznie, jeśli zechcą Państwo teraz oddać swoje głosy na tę parę. 0704 30 70 04, to telefon, by zadzwonić i wspomóc ich, oraz SMS-y o treści 4 pod numer 7326. Serdecznie Wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłe rozpoczęcie mamy za sobą. Kolejne pary już rozgrzewają się do swoich występów. Zostańcie z nami po króciutkiej przerwie. Wracamy na parkiet. Ze studia TVN na żywo oglądają Państwo świąteczny taniec z gwiazdami. W jednym z wywiadów, jakich ostatnio udzieliła, przyznała się do tego, o czym mówi od dawna i o czym już wiedzieliśmy, że jest ambitna i bardzo ciężko pracuje. Tym bardziej cieszę się, że znajduje jednak trochę czasu, aby poczuć się jak ryba w wodzie. Do domu. Najciężej jest z pomysłem. Na żabkę. Na żabkę? No. Na żabkę. Czyli to wszystko musi być takie, by było jakie... Tylko, że mam języka, takie lata 20, to zobacz, taka... Walc wiedeński. Ale ja... No to basen ja... będzie w Wiedniu, ja... no. Ja to kupię. Sobie tabliczki, basen w Wiedniu, no. Może zróbmy taki początek, że wiesz, że ręcznik, ty leżysz na ręczniku, a ja będę takim... Kolejkina będę. Ja cię widzę w tym stroju kąpielowym. Myślę, no dobrze ma ze mną. Pół Polski też ją widzi. Dobry pomysł, co? Ale ja nie wiem, po prostu to jest strasznie taki awangardowy ten pomysł. Zasznie. Walca wiedeńskiego zatańczy para numer 7, Aleksandra Szwed i Robert Rowiński. Through a storm, hold your head up tight, and the dark and the end of the storm
Ola i Robert. Ależ pięknie, niekonwencjonalne rozpoczęcie, prawda? Takie wskazujące bardziej na latino. No czyż nie? No Piotrze. No to był walc wiedeński z jajem, Piotrze. No właśnie, po prostu. No tak. Świąteczny. Tak, ponieważ dzisiaj są jaja, a to żebyście Państwo poczuli się z jajem, to są mazurskie ja dla każdego z sędziów. Proszę, skąd ty to wyciągasz? Mazurski. Nie pytaj skąd. Najważniejsze, że te jaja, mam nadzieję, sprawią to, że wszystko, co moi koledzy i koleżanki powiedzą, będzie z jajem. Brawa dla moich. No już na pewno będzie. Jajko Kolumba. Walc rzeczywiście był z jajem, bo był bardzo odważny, no niekonwencjonalny. Zajmę się tymi częściami, które przypominały taniec turniejowy, nie tymi plażowymi. Przede wszystkim bardzo ładnie miałeś ustawioną górę, co powodowało, że ładnie wyglądałaś od pasa w górę. To jest bardzo ważne, kiedy partnerka ma dosyć wysoko uniesione ramiona, nie obciąża partnera, wtedy sama się eksponuje. To był plus, a reszta to było jajo. Beata, nie no. Nie, Piotr, już tak ciężki dzień. No przecież z jajem, kochani. No z jajem, to prawda. Ja chciałam powiedzieć, że to była niespodzianka, bo rzeczywiście się zapowiadało jakby samba, ponieważ dzisiaj tańczą Państwo i sambę, i walca, i jakby się nie spodziewałam z tego początku, że to będzie z tego walc. Zmiana kostiumu, w ogóle takie bardzo ładnie. Trudne układy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, proszę Państwa, oczywiście Państwo są już tak przyzwyczajeni do moich tekstów, także nie muszę Państwu przypominać, co za chwilę Państwo powinni zrobić. A w zasadzie już teraz. A jak nie, to powiem. Głosować. Ja byłam niezwykle pod wrażeniem, jak Ola na tym basenie maszerowała w takich niezwykle sexy butach. Jak się pływało w tych szpilach? O Boże, tragedia. Ratowałem. Lepiej niż w płetwach? Ja byłam chyba w płetwach. Olu, czy będzie jakiś, jak sądzisz, czy będzie ze strony Roberta jakaś mała amnestia poświąteczna, czy nadal będzie wycisk? Mam nadzieję, bo już nie daję rady powoli. On ci daje poważny wycisk, a powiedz mi, jak często ty jemu dajesz wycisk? Na basenie. Ja rzadko kiedy, bo ja taka jestem taka potulna, spokojna, potulna i się słucham, i chcę się być grzeczna, i żeby mnie nauczył wszystkiego. Tak, są święta, dobrze. Wybaczam. Bo się wybacza. Ale ja mam do Was jeszcze jedną prośbę. Bo tu ja mam taką zagwozdkę z kostiumem Oli. Czy możecie na chwilkę stanąć w ramię? Stanąć w ramię. O, i ja tak, ja zrobię tak, że nie ma tych bufków. Gdyby ktoś z Państwa na przykład myślał, że Ola miała podniesione ramiona w ramię, to nie miała, bo ona ma takie bufki. Bo kostium może być troszeczkę mylący. Mam nadzieję, że jurorzy wiedzieli, że to bufki i że to było takie, mogło być złudzenie optyczne, ale jakie będą punkty, zobaczymy. Tak jest, no właśnie. Iwona Pawlowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszpil. 9. Piotr Gerlitz. 8. Bardzo pięknie oceniony walc. Ja Państwu proponuję również
oddać swój głos. Telefon to 0704 30 70 07 oraz siódemki. SMS o treści 7 pod numer 7326. Dziękuję serdecznie. Samba jest trudna. No to fakt, ale przy odpowiednim wsparciu wszystko staje się łatwiejsze. A ja naprawdę wiem, co mówię. Osiana is it tonight, but still I feel alright. Gdy jest mi smutno, to słucham muzyki albo zaczynam śpiewać. Szukam nowych pomysłów. Samba jest trudna. Gdy jesteś zmęczony, nie masz energii i nagle dzieje się coś pięknego, to życie nabiera blasku. To jest samba, jest gorąca, a ja tańczę i zapominam o całym świecie. Kocham samba! Sambę zatańczy para numer 12. Oceana i Przemysław Muśkiewicz. Oceana i Przemysław. Ale samba, co się zowie. Widziałem, jak tutaj jury podskakiwa. Co się zowie. Po prostu takiej samby, proszę Państwa, nawet w tym programie jeszcze nie było. Tak jest. I mam nadzieję, że ta samba będzie materiałem szkoleniowym w przyszłości. Zaraz powiem dlaczego. Ale mów! Samba ma najtrudniejsze rytmy. Mówimy o tym, że jest to taniec, który jest polirytmiczny, to znaczy, że w jednym momencie, czasami w jednej figurze, trzeba sprzedać dwa rytmy. Mówimy o wibracjach w ciele, były na początku. Mówimy o impulsie w ruchu, był doskonale pokazany. Był impact, czyli zakończenie ruchu. Proszę Państwa, mało tego, figury, które mają długi przebieg ruchu, takie jak obroty w lewo lub promenada run, strasznie trudne, były zatańczone idealnie. Jesteś po prostu cudna. Jesteś największym prezentem świątecznym. Zbyszek, proszę bardzo. Ciekawe, co ty gadasz teraz właśnie. Ja powiem krótko, kochanie. Ja powiem tak. No, że nic się nie zmieniło, bo to, że jesteś taka, jaka jesteś, co Piotr powiedział. Po prostu ręce opadają, jak się na ciebie nie patrzy. Nie mamy ocen dla ciebie. A chcę powiedzieć jeszcze coś takiego, że
Nie, no właśnie już nic nie będę mówił specjalnie. Ale ja wiem, co chcesz powiedzieć. Powiedz, jak chciałem powiedzieć. Ja wiem, co chciałeś powiedzieć. Fantastyczne solo na trąbce. Też, ale nie, to twoją drogą, ale pozwól. Ziarko! Ja krótko mówiąc, nie wiem jak państwo, ale ja jestem tym tańcem zbudowany. A jestem nieźle zbudowany, jak mi się wydaje. Także fantastycznie. Po taniec, a wielkie. Taniec, ale pani uroda. Et cetera, et cetera, et cetera. Wonderful, great. Mówić i mówić i mówić wszyscy teraz, kto. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. O, proszę państwa, nie wiem jak państwo, ale ja podejrzewam, jakie będą oceny. To tak mi się wydaje oczywiście. Natomiast jeśli państwo chcieliby tę parę zobaczyć w następnym programie, zapraszam do głosowania już teraz. Ja spytam Oceanę, czy była w Rio, że tak czuje sambę i spytam ją też o to, za czym tęskni, kiedy jest oderwana od swojego codziennego życia tutaj u nas w kraju. Oceana, have you been to Rio? No, I've never been to Rio. I want to go. You look like living in Rio for a long time. No, I've never been there. You just feel samba like on samba drum. Well, I try to give my best. Mówię, że tak jakby mieszkała w Rio przez wiele lat i czuje sambę, jakby tańczyła na sambodromie. But when you are here in Poland, out of your family and your everyday life, is there something that you miss the most? Well, today I miss my sisters and my parents a little bit. Dzisiaj najmocniej tęsknię za siostrami i za rodzicami. But I prefer to dance samba. Ale wolała dzisiaj zatańczyć sambę. Przemku, a powiedz mi, bo ty tak samo oczarowujesz swoim temperamentem latynoamerykańskiego tańca, a czy ty jesteś w głębi duszy standardowym częściej tancerzem czy latynoamerykaninem? Chyba tak. Bliższe jest mi tańce standardowe, aczkolwiek uwielbiam tańczyć tańce latynoamerykańskie, szczególnie z taką partnerką, więc chyba standard, ale ostatnio łacina, wszechstronnie. Wszechstronnie uzdolniony, no naprawdę strasznie zazdroszczę. Zobaczmy. Zobaczmy, za jakimi ocenami teraz zatęskni ta para. Iwona Pawlowicz. Nie mam, ale 11 by było. Zbigniew Rudecki. 10. Beata Kuśpiewicz. 10. Piotr Ganiński. To było piękne. Dziękuję te bardzo. Brazylijskie temperamenty i temperatura tej samby udzieliła się naszym sędziom bezwzględnie. Myślę, że udzieliła się również państwu i zechcą państwo teraz oddać swoje głosy. Na tę piękną sambę telefonujemy pod numer 0704 30 70 12 oraz wysyłamy SMS o treści 12 pod numer 73 26, a ja to cały czas słyszę, głosujcie na nas. Głosujcie na nam, proszę. Nie. Metamorfozy to nasza specjalność, chciałoby się powiedzieć, patrząc na kolejną gwiazdę. A patrzymy na nią każdej niedzieli z prawdziwą przyjemnością. Jak każda kobieta, miałam spódnicę w gumki. Czas pozrzucać szmaty, wymyć okna i zacząć nowe życie. Robię to tylko raz. Dla wszystkich kobiet. Zdejmujemy bluzkę, ściągamy spódniczkę, nawet nie musimy rozpinać, wkładamy buty na obcasie i nagle się okazuje, że jesteśmy laska. Mam przyjemność z tego, że płaszcz na przykład śliczny, który sobie kupiłam 2 miesiące temu i był za ciasny, za 15 zł w sklepie z używanymi rzeczami, jest dobry. Pokazać wam? O, proszę bardzo, proszę, ale jaką mam figurę? Proszę. Boże, on jest dużo za duży, to ja bardzo dużo skupiam. Proszę. Czyli taniec pomaga. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 9, Katarzyna Grochola i Jan Kliment. Table just for one. In a bright
still the same. It has a bittersweet refrain. So play the song the way it used to be. Because she left the changes all the same. And maybe if she's passing by the window, Katarzyna i Jan. Kasiu, zapraszam. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, droga Katarzyny do mnie zawsze jest bardzo długa, naokoło. W każdym razie, no piękne dymy. Prawda? Wiesz, bo Kasia nie chce słuchać tego, co my mamy do powiedzenia, więc zabawia. A co ty ja z tymi nie ukrywam, że dobrze, wiesz tak? Co, trochę bym wolała też zagadać czymś miłym, żeby nie mówić czegoś złego w świecie. Ale nie mogłaś nic widzieć, kurczaki, bo było nadymione. To kurczaki wisiały na uszach, drodzy Państwo, u Beaty Tyszkiewicz. Zabrałam je, ponieważ to nie miejsce. Ona chyba no z obiadu przyniosła jeszcze swojego. To są kurczaki, które się nie niosły. Wie. Zabrałam. Iwona. Tyle a propos naszego tańca. Kasiu, a teraz nie. Bałam się, użyję nowego zwrotu, że zgrocholisz ten taniec, ale podziękuj stacji. Była chyba największa ilość dymu, jaka mogła być pierwszy raz, bo często dymy są. Pierwszy raz było bardzo dużo. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie chciałam w ogóle stóp, w ogóle. Zwrócić uwagę. Nic. Jest pewna prawidłowość statystyczna. W drugiej edycji, w której miałem przyjemność występować, ci, którzy dostali najwięcej dymu, wygrali. Byli w finale Katarzyna Cikopek i Małgosia Poremniak. Tak, ale Kasiu, powiem Ci tak, bałam się, że będzie źle, ale powiem Ci, podobała mi się jedna rzecz, bo rzeczywiście widziałam Cię od pasa w górę. Oddałaś fajny charakter, delikatnie, zatańczyłaś pięć figur, które są, bo więcej figur nie ma. Obrót w prawo, obrót w lewo, krok zmienny, flekerle, a nie, dodałaś jeszcze pivoty były. Więc no, wszystko to, co mogło być, no, było. Mało przestrzenie, ale smacznie, prawda? Bardzo smacznie, Zbyszku. Spokojnie. Świątecznie. Kasiu. Ponieważ są święta, to powiemy tylko dziękuję. Gratuluję wstrzemięźliwości, Kaśka, gratuluję. Patrzę, widzę tak, oczy Klaudii Kardynale, serce Pameli Anderson. No nogi grocholi, bo się mówi teraz już nie Naomi Campbell, no tak. Bo nogi już jak grocholi. Ja nie wiem, czy tak powinna wyglądać uznana pisarka, wiesz, powiem Ci, nie wiem, czy tak powinna wyglądać. Natomiast na pewno tak powinna wyglądać bardzo świetna tancerka w tym walcu. Dziękuję bardzo. Tego się będziemy trzymać. Do widzenia na śniadanie. Dużo dymu. Dostojnie dystyngowanie, same superlatywy. Zapraszam Państwa, żeby Państwo również te superlatywy wyrazili w swoich głosach. Kasia bardzo pięknie pokazała nam, jak można docenić i docenić to, że się zmieniamy coraz pozytywniej, wskoczyć na wysokie obcasy i mieć odwagę troszkę zmienić styl. Czy zostajesz na tych wysokich obcasach już na zawsze? Nie wiem, co mam powiedzieć. Chodzi, chodzi, dobro, chodzi, mate, wejce, maloba. Czy to jest jakaś tradycja czeska? Czeska tradycja. Wielkanocna? No, no tak, u nas w poniedziałek, ja wiem, że to jest takie dziwne. Bije się kobiety? Tak, przepraszam. Naprawdę? Ała, 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 ała. Biją! Biją! No a dostawamy ja potem, dostawamy takie czekoladowe jajka, albo... albo czyli dostawamy... panie dostają po witce, panowie po jajku. Czekoladowym. Nie, 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 nie. No a u nas jest taka tradycja wielkanocna, że jurorzy oceniają. Będziemy mieli ocenę teraz. Oby nie były za dobre, bo to się może źle skończyć. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Gawiński. 8. A propos,
Pięknie, pięknie, pięknie. Kasia, nie masz wyjścia, zostajesz na tych wysokich obcasach. Ale zaraz, nie przejmujmy się tak znowuż ocenami szanownych jurorów. Głosujcie na nas. No właśnie. Oczekujemy Państwa licznych głosów 0704 30 7009 oraz SMS-y o treści 9 pod numer 7326 i nie wolno teraz odejść od telewizora na chwilkę reklamy. I popatrzcie zostać z nami. Na siebie zamiast w telewizor przez moment. Ale wracajcie do nas. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent kosmetyków Perfekta. Perfekta łączy nas piękno. Ze studia TVN na żywo, wielkanocnie, taniec z gwiazdami. W życiu dobrze jest mieć wszystko ułożone jak trzeba. No, nie inaczej jest na parkiecie, gdzie wypada jednak przede wszystkim mieć dobrze ułożoną choreografię. A nad tym musi popracować nawet dobrze ułożona dziewczyna. Dzisiaj mamy dla czarnego niespodziankę. Czarny! Mam się zakochać w tobie. No, musisz wykazać się, wiesz, otwartością. I zakochujesz się we mnie w Jennifer Lopez. Jak na mnie spojrzysz, to się sobie zakocham. Myślisz, ale fajna. Romantycznie zdejmujesz rękawiczki. I już myśl, ale zmysłowo. No proszę, wstydzę się i ty w tym momencie, jak ja się wstydzę, nie tak wiesz. Po męsku? No. Czegoś mi brakuje. Nie jestem aktorem, moja droga. No dawaj, jak tancerz. A ja tu jeszcze jestem niezdarą i ja wtedy też zamieniam się w tancerkę i robię... Ja też zrobię w tym czasie obrót. No. Wtedy zrobię shake. To cię rozgrzewa, pobudza do tańca, jak ja to robię. To jest super. Wtedy zaczynamy tańczyć. Ja wtedy jestem taka... Contigo sempre. Sambę zatańczy para numer dwa. Olga Bołądź i Łukasz Czarnecki. Odcinek o rozbieraniu już był. W każdym razie, ale bardzo uprzejmie proszę. Szkoda, że nie pokazałaś tego wszystkiego w stronę jury, bo to było naprawdę zaskakujące. Ja przebiegłem w tym czasie tam. Także wszystko widziałem, Iwonko. Ale zauważ, Piotr, że teraz kobiety się rozbierają. Już nie twój czas teraz, widzisz? Teraz ja z Beatą. O Boże. Okej, wracamy do tańca. Nie będziemy tu o sobie rozmawiać. Nie mogę tak piać zachwytu, jak wcześniej troszeczkę z Piotrem pialiśmy na temat samby. Teraz zastanawiam się, od czego zacząć. Czy od tej gorszej, czy od lepszej informacji? No to od lepszej. Zacznij od kukuryku. Od kukuryku. Olgo, więc
Podobała mi się tak naprawdę twoja interpretacja samby, czyli nastrój. To świadczy też, że jesteś świetną aktorką i świetnie sobie z tą rolą poradziłaś. Czyli cała historia naprawdę sprawdzona i bardzo przyjemnie się oglądało. Wszystko było rzeczywiste. Natomiast niestety miałaś bardzo wysoko podniesiony środek ciężkości. Właśnie tu mniej więcej, gdzie się trzymasz. Przez to troszeczkę była góra wyżej i troszeczkę słabo te nóżki pracowały. Nie rytmicznie. Iwonko, no. Pomyśl. No zjadź. Raz w życiu pomyśl przynajmniej o sobie, no. Jak tak będziesz szukać ciągle dziury czyli... w całym, to nigdy nie będziesz na okładce Teletygodnia jak Beata Tyszkiewicz. Pomyśl. No. A, to ja muszę nauczyć się od Beaty kilku słów, bo ona bo na okładce wiesz po czym, jak co mi powiedziała. No właśnie, no właśnie. A propos Beaty Tyszkiewicz. No właśnie. Chciałam powiedzieć, że przecież tańce mniej więcej mają ten sam czas, prawda? I są takie tańce, które są wykonane przez gwiazdy z ich partnerami, które teraz ci partnerzy też są już gwiazdami, to jest już teraz gwiazdy tańczą z gwiazdami. I one mijają strasznie szybko. Ja bardzo lubię takie, które przynoszą niespodzianki, strasznie szybko mijają i potem mi czegoś brakuje, jakby one były przykrótkie. Niedosyt. Tak. Mówiąc nie dosyć. Właśnie, nie dosyć. Po waszym występie pozostał nie dosyć. Dziękuję. Oj, proszę państwa, spojrzenie Beaty Tyszkiewicz w moim kierunku. Ale uwielbiam panią Beatę. No, mam nadzieję, że państwo uwielbiają. Natomiast tę parę, która liczy na wasze głosy. Tak, tak i tak. To był bardzo fajny pomysł na sambę. Też z przyjemnością ją obejrzałam i bardzo się ten pozytywny nastrój udzielał Olga. Czy jesteś już tak mocno skatowana i wytrenowana przez Łukasza, że troszeczkę ci pozwala przemycać twoich pomysłów? Czy to był taki wyjątkowy dzień dobroci? Nie, miała większą się, siłę przebicia ode mnie. Tym razem? Tym razem tak. Ja tak bardzo kocham sambę, a samba kocha mnie, że przydała się pomoc, więc była jeszcze ze mną Jennifer Lopez i parę kurczaczków właśnie, które zatańczyły ze mną. Więc... Powiem ci, że fantastycznie wyglądasz w tym takim latynizującym wcieleniu. Bardzo do ciebie pasuje. Dlatego, że ja chcę pasować do Łukasza, który jest latynosem. Ależ tam tak? Typowy Ależ Słowianin. Łukasz, skąd ty czerpiesz inspirację do kolejnych choreografii? Przecież to jest... Trzeba mieć wielką fantazję do tego, tak po dużą prostu. Dużą fantazję też. No, myślimy godzinami nad tym pomysłami, bo przechodzimy samych siebie często. Rano się budzisz i mówisz, mam, wiem co będzie. Dopiero wieczorem głównie. Coś wymyślamy, tak. Wieczorami. Pomysł jest rozbudzony do końca, łatwiej się wymyśla. Tak. Zobaczymy teraz, co takiego wymyślą nasi sędziowie. Iwona Pawlowicz. Ale wymyślili. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Gawiński. 6. Jurorzy zaproponowali takie punkty, jakie proponują państwo. Państwo dadzą wyraz swojemu wsparciu telefonując. Oczywiście proponuję schwycić za telefon i numer 0704 30 7002 wybrać oraz wysłać SMS o treści 2 pod numer 7326 dla tej bardzo sympatycznej sambowej pary. Dziękuję wam pięknie. Znając poczucie humoru Macieja Frytka, możemy się spodziewać, że jak na święta przestało, nie obędzie się teraz bez jaj. Trzęsiesz się. Ja się trzęsę? Tak. Jak taka pisaneczka. Jaka pisaneczka? No taka, wiesz. Do czego pijesz? Nie, nic. Wydaje mi się, że pod względem charakteru to gdzieś pasujemy do siebie. Mam podobne poczucie humoru. To już mówiłaś się, powtarzasz teraz, wiesz? Podobne poczucie humoru, podobne zainteresowania. To może do roboty, co? A do jakiej roboty? Do ciężkiej. To ja bardzo chętnie. Zostaw się. A będzie jajeczko? Będzie pisanka. Uwaga. Jajeczko. O. Pisanko, pisanko, pisanko. O! Pomalowałeś pisanki? Teściowa pomalowała. A pozwól, że coś zrobię? Nie bój się, nie bój się. Patrz, twoja głowa. Jaka piękna pisanka. Teraz mi jakiś piskotko wyskoczy z głowy pewnie.
Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 5 Maciej Frydek i Blanka Winiarska. Maciej i Blanka. Ale pięknie, jaka piękna muzyka, piękny taniec. Zbyszku. Maćku, no ja nie mogę uciec, jak patrzę na ciebie od roli, którą kreujesz w TVN-ie, notabene Błona. No to chcę ci powiedzieć, że gdyby wszyscy policjanci byli tak szarmanscy jak ty, to prawdopodobnie wzrosłaby przestępczość w naszym pięknym kraju. Czego państwu nie życzę, natomiast tobie życzę awansu. Ale dodaj to, co chcesz powiedzieć. No. A wtedy nie zapłaciłbym za żadnego mandatu. Oj, ja tego nie chciałem powiedzieć. Tak regularnie płaci. Nie, bardzo pięknie, bardzo pięknie, bardzo szarmancko, jak powiedziałem, elegancko, także tyle, ile trzeba. Naprawdę. Starałem się bardzo, pani Beaty, bo ostatnio się nie podobałem w tamtym stroju. Dziękuję bardzo. Pan Maciek czeka. Właśnie czeka właśnie na Piotra Galińskiego, który być może kolejną jakąś mądrość nam tutaj zaserwuje, gdyż nie wiem, czy państwo zauważyli, ale Piotr co tydzień wprowadza jakieś nowe terminy, nowe określenia. Ja to zarejestrowałem. Tak, no wprowadzamy z Iwoną nowe określenia, ponieważ program już trwa dosyć długo. Gdybyśmy mówili ciągle o tym samym, to bylibyście i państwo. A daj jakąś frutkę, Piotruś. No proszę bardzo, side swing w drugim kroku nie najlepszy, ale za to bardzo dobry tracking, to znaczy bardzo dobre prowadzenie nóg pana względem partnerki. O to chodziło? To już mamy dwa w jednym. Natomiast... Ale Piotr, na przykład, Piotrek, natomiast jedno słowo, na przykład może być flekerle, które nie było udane, tak, ponieważ nie zatańczyłeś odpowiedni kroków. Ale flekerle to już znamy. Flekerle już znamy. Tak, natomiast muszę powiedzieć to, co było największym błędem, bo walc wiedeński jest często bardzo porównywany, bo walc angielski, walc wiedeński. Walc wiedeński jest tańczony, powinien być tańczony w zasadzie płasko, bez tej akcji. Tutaj najbardziej, nie wiem jak ty, Iwona, mi przeszkadzało to, że upadałeś na raz. Na raz jest do góry, a tu było w dół. Ale na dwa się podnosił, to najważniejsze. Tak, dziękuję jak bardzo. Policjant. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Upadał na raz. Oho. Ale państwo, nie upadajcie państwo przed telewizorami. Zapraszam bardzo gorąco do głosowania. Jeśli chcecie ich zobaczyć w kolejnym odcinku, głosujcie ile wlezie. A ja jakoś tak mam wrażenie, że Maciej dobrze się czuje w tańcach standardowych, chociaż nie wiem, czy to wrażenie podzielacie wy i czy podziela pani profesor. Pani profesor Blanka, ponieważ
Wspomniałaś na początku, ja pamiętam, o ile dobrze pamiętam, tak, że masz przeczucie, że Maciek będzie dobrze czuł się w latynoamerykańskich klimatach. Czy nadal tak uważa, że to jest dokładnie, powiedziałam tak, ponieważ dostałam próbkę jego rotacji bioder i naprawdę byłam pod dużym wrażeniem. Na samym początku, kiedy się spotkaliśmy i sobie pomyślałam, że może dobrze się będzie prezentowała w tancach amerykańskich. Ale teraz tańczyliśmy walca i jestem bardzo z niego zadowolona, bo udało nam się wszystko w pełni zrealizować i było bardzo fajnie dla mnie. Znaczy troszkę źle mi się... Maciek, zamiast do góry to na dół, ale... Wszystko ci się bardzo dobrze. Z kobietą tak jest, że albo do góry, albo na dół. Bardzo dobrze. A jak ty to czujesz, powiedz mi, co już teraz po twoim doświadczeniu z paru odcinków, lepiej się czujesz w tańcach tak, standardowych czy latynoamerykańskich? Jednak standard chyba, ale czekam na latynoamerykański, jeśli państwo pozwolą. Na kolejny latynoamerykański. Tak. Jurorzy, jak jurorzy punktowo ocenią tego walca? Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Gawiński. 5. Maciek jest, widzę, bardzo wymagający sam wobec siebie. Troszeczkę dzisiaj posmutnieli po tych ocenach. Czy państwo ich wesprą i spowodują, że się uśmiechną? Proponuję zadzwonić. Miałoby 4 dychy, no nie wyszło. No, 0704 30 70 05. Strzelali w 40. Może od państwa nadejdą dziesiątki, ale SMS o treści 5 pod numer 7326. Ja wam życzę jak najlepszych głosów. Ja góra dół, a proszę państwa w górę. Czyli państwo w górę na tę parę. Piątka. Mi się podobało. Miło jest wiedzieć, że liczne wśród naszych gwiazd są takie, które myślą nie tylko o sobie. No cóż, może też kiedyś spróbuję. Oto jeden z tych godnych naśladowania przykładów. Od 8 lat Piotr organizuje w rodzinnym Lidzbarku Warmińskim koncerty charytatywne z udziałem znanych gwiazd. Zebrane fundusze przekazuje miejscowemu szpitalowi na zakup sprzętu medycznego. Jestem osobą, która uprawia taki zawód, a nie inny, czyli w mediach gdzieś tam egzystuje cały czas. Pomyślałem, że świetnie by było pomóc komuś. Wykorzystać to egoistycznie, ale nie dla siebie. I sam chodziłem, stukałem do ludzi, do sponsorów, stukałem do drzwi i prosiłem o pieniądze. Ten dał 1000, ten dał 2, ten dał 5000. Udało nam się stworzyć pierwszy koncert, zaprosić wspaniałe gwiazdy, łącznie z Ewą Bem, Perfektem, Steczkowską, Justyną, Piaskiem, jak również aktorzy, Grabowski, Malajka. Za darmo artyści przyjeżdżali, to trzeba zaznaczyć, że za darmo grali. A przy okazji zbieraliśmy pieniądze na ten szpital i to było wspaniałe. Dzięki temu, że jestem gdzieś tutaj, egzystuję w Warszawie, w Polsce medialnej, jestem w stanie pomóc komuś innemu. I to jest satysfakcja naprawdę ogromna. Sambę zatańczy para numer 8, Piotr Sztadec i Anna Górowska. Mm-hmm.
ale miałem piękny sen. Piotr i Ania. Piotr miał taki sen, a ja mam to codziennie. Pięknie. Ale piękne wersje. Piotrze. No cóż, ta para, którą widzieliśmy przed chwileczką, należy do najbardziej ambitnych par w tym programie, proszę Państwa. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Niektóre z par zaczynają od historyjek, od jakichś sytuacji scenicznych, które są bardzo miłe i przyjemne. Ta para w każdym swoim wyjściu wypełnia 100% swojego pokazu tańcem, więc to jest po prostu absolutnie zasługuje na pochwałę. Ja znam Anię od dziecka, wiem jaka jest ambitna. Ale Piotr jest też bardzo ambitny. Ja wiem. No, dziękuję. Znam również pana Piotra ze sceny i wiem jaki jest ambitny. To co mówiłem o rytmach, o polirytmii. To było w tańcu Piotra, proszę Państwa, dzisiaj. Było wszystko, były wibracje. W tym momencie, jak widzę Ankę naszą, tak tańczącą i wiem, jak jest wymagająca w stosunku do partnerów tanecznych, no to to musiało być dobry, prawda? A ta Tyszkiewicz? Zawsze mi się tak wydaje, że jak się komuś dostanie Ania, to wygrał wielki los na loterii. I mówię to nie tylko do pana, tylko do pana też. Iwonka, tak? Ja bym chciała jedną rzecz dodać, Piotrze, ponieważ tutaj wydarzyła się naprawdę bardzo ciekawa rzecz i Piotr mnie też poprze. Tylko nie wiem, czy jesteś w stanie na czego Aniu pomóż. Czy mógłbyś zatańczyć swoją pierwszą figurę? Powiem dlaczego. Wprowadzamy nowe słowa. Zrobiłeś tak fantastyczną pelvis action. Tak. To jest ta miednica przód i w tył, o czym Państwo nie wiecie. Stationary samba walk. Może Aniu, lepiej nie. To. Oto, proszę. Raz and dwa. Hop and hop. Hop and hop. Brawo! I tym krokiem do Kasi, tym krokiem do Kasi. Zapraszam. No proszę Państwa, bardzo miłe oceny sędziów. Mam nadzieję, że Państwa oceny będą równie miłe i zastanowią się nad tym Państwo, co powiedziała Beata Tyszkiewicz. Ja gdybym chciała podczas tej samby mieć na przykład oko zawieszone na twojej sprzączce od spodni, to cały czas bym miała, cały czas miałabym tak. Tutaj nie ulega wątpliwości, że action było jak najbardziej. Natomiast Piotrusiu, wielu goszczących u nas gwiazdorów w programie uważa, że samba jest mało męskim tańcem. Czy ty też podzielasz takie obawy, miałeś jakieś opory co do samby pod tym względem? Do pewnego momentu nienawidziłem samby. Także musiałem ją pokochać. Jak się nienawidzi, to również się kocha. I możliwe, że chyba to stało się wczoraj, że pokochałem. W każdym razie, no chyba to jest możliwe, że facet też może to zatańczyć. Tak mi się wydaje. W twojej sambie nie było absolutnie niczego niemęskiego. To była super męska samba. Aniu, czy ty miałaś jakieś problemy, żeby Piotrek przełamywał opory? Musiałaś walczyć z nim na początku. Nie, słuchajcie, powiem szczerze, samba jest naprawdę bardzo trudnym tańcem. Właściwie wszyscy chcielibyśmy chyba ten taniec pominąć, przespać, wyjechać. Najlepiej do Brazylii. Ale kiedy się naprawdę złapie te biodra, to wszystko, o co chodzi, można wykonać to naprawdę męsko. I to był nasz punkt honoru po prostu. Wolimy zatańczyć. Takie figury wybieramy, w których Piotr wygląda zabójczo. O, dziękuję bardzo. No dziękuję. I można, można. Popatrzmy teraz, jakich punktów przysporzą wam sędziowie. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Górec. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Ganiec. Ja przysporzę dzisiaj 9. Bardzo ładne oceny. Państwu też serdecznie polecam umiłować tę parę w postaci telefonów i SMS-ów licznych, im dedykowanych. 0704 30 70 08. Tu mogą Państwo zatelefonować i SMS-y o treści 8 pod numer 73 26. Mnie się podobało bardzo. A Państwu? 8. Ta para w świątecznym nastroju była już tydzień temu, ale kto by nie był, proszę Państwa, po zdobyciu kompletu punktów. No teraz wszyscy liczymy na to, że ten nastrój szybko ich nie opuści.
Myślałam, że tego nie było widać, ale straszliwie zaczął swędzić nos tuż przed występem. Bałam się, że spadnę z krzesła. Nic z tego nie pamiętam. Znałem ją z tej strony takiej bardziej mocnej i stanowczej kobiety i sprawdziła się w tym. Jak już weszliśmy do tego green roomu, jak już dostaliśmy te 40, to nie możemy się przestać uśmiechać. Radość, 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 radość. To jest fajne. Rafał jest szczęśliwy. Na pewno dowartościowała się i uwierzyła bardziej w siebie. Jest teraz na treningach bardziej taka otwarta. I ręce. Wow, ale fajnie. 100% zmiana, naprawdę. Bardzo dużo nam pomogły te 40. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 11. Julia Kamińska i Rafał Maserak. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, 'cause me and the ways have parted. That kind of love was the killing kind. Listen. Julia i Rafał. Proszę Państwa, oni już tak dobrze tańczą, że postanowili zdjąć buty, aby dać innym szansę, bo to naprawdę... Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy bardzo dobry. Serdecznie. Iwonko. Duże wrażenie, tak bym rozpoczęła swoją wypowiedź. Ale pozytywnie. Tak. Drodzy Państwo, wbrew pozorom są tańce, które łatwiej się tańczy, kiedy nie ma tych obcasów nieszczęsnych. Akurat walc wiedeński jest tańcem, że wcale niełatwo się tańczy go płasko. Tym bardziej, że kiedy tańczy się do przodu, jest akcja unoszenia na raz. Kiedy tańczy się krok czwarty, piąty, szósty, się ściąga płasko. To bolą stopy po prostu. Więc poradziliście sobie z tym świetnie. Podobało mi się, bo to był najlepszy walc wiedeński, ponieważ... była rotacyjna akcja, był tańcem wirowym, przestrzennym, lekkim. Wszystkie figury, które mogliście zatańczyć, zatańczyliście. Do Państwa mam żal, że tak małe owacje były przy tym turnieju, bo powinny być większe, ponieważ wy lubicie scenki, kiedy tam jest właśnie lof albo nie, kiedy jest dużo aktorstwa. Tu może nie było. Był piękny, techniczny walc wiedeński. I proszę Państwa, teraz o brawa. Dla nich. Zbigniew Wodowski. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy podziękować Maśkowi za to wszystkiemu. Zbigniew. Widzieliśmy. Dziękujemy. Państwa. No dobrze, no my się widzieliśmy cię, Julka, w Brzyduli. W Brzyduli i
I władnuli, tak? I władnuli. I w tangu, i w pasadoble. I mi się wydawało, że w tym tańcu, ten taniec, walc wiedeński będzie dla ciebie najbardziej organiczny, tak powiem. I dobrze mi się wydawało, tak, że to naprawdę od początku do końca jestem zaskoczony twoją lekkością w tym wszystkim. Przyjemnie. Poza tym masz suknię w kolorze moich oczu i w kolorze oczu Beaty. Moich też. Wolka pozwoliła sobie powiedzieć, że trudno jest tańczyć walca angielskiego. Wiedeńskiego na płasko na stopie. Ja chciałam powiedzieć, że jak się ma jeszcze poturbowaną stopę, tak jak pan, panie Rafale, to jest mistrzostwo świata. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Nie będziemy pokazywać, proszę państwa, stóp Rafała. Proszę wierzyć pani Beacie na słowo. No i proszę państwa, przecież państwo doskonale wiedzą, co teraz powinni uczynić. Natychmiast proszę zagłosować. Rafał jest bardzo dzielny zawodnik i nigdy się nie poddaje. Julia, czy nadal zmuszasz Rafała do katorżniczej pracy? Tak, zmuszam go codziennie. Są efekty. No faktycznie nabawił się kontuzji, ale to nie z mojej winy, naprawdę. W każdym razie jest bardzo nie zielny. Nie masz wyrzutów sumienia? No to naprawdę nie tak była skatowałaś? Naprawdę. Nie, no było żadnego, nie było żadnego katowania, nie była to była tylko i wyłącznie moja wina, źle stanąłem na stopie, ale o tym nie mowa, tylko o tańcu. Dobra, o tańcu i o punktach za ten taniec. Julia, co pierwsze upolowane, zdobyte 40 zmieniają w świadomości gwiazdy w tym programie? Że to potrafię i to jest strasznie fajne, bo w ogóle w to nie wierzyłam bardzo długo, więc bardzo dużo zmieniają jakby w mojej... mojej pewności siebie, tak jak powiedział Rafał. Myślę, że twoja radość bardzo cieszy twoich fanów, twoich i Rafała. Czy ten walc ucieszył dzisiaj naszych jurorów na tyle, żeby oceny znów były najwyższe? Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. Z przyjemnością. Bardzo dużą. 10. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyśkiewicz. 10. Piotr Galiński. Żydula po prostu ma talent, proszę państwa. Dziękujemy bardzo. Kolejne 40. Absolutnie nie obniżyli poprzeczki. Są powody do radości. Państwa zachęcam do oddania głosu na tego walca i na tę parę. 0704 30 70 11. To jest telefon, by na nich zagłosować. I SMS-y dla nich o treści 11 pod numer 73 26. Dziękujemy. Nasi koledzy bez wątpienia świadczą o nas. No, dlatego swoich nigdy tu nie przyprowadzam. Ale Artur Barciś z swoimi kolegami z teatru pochwalić się może w każdej chwili. Jesteśmy w Teatrze Polonia Krystyny Jandy. Będę grał spektakl pod tytułem Grube Ryby. Zmienię się w pana Pagatowicza, jedną z grubych ryb. Ja jestem człowiekiem pogodnym, życzliwym światu i ludziom. To zawsze tak jest, że jak się coś daje, to się potem dostaje dwa razy tyle. I Pagatowicz jak żywy. Chyba mi się spodoba dzisiaj jakaś dziewczyna. Złoty chłopak. Usłużny, grzeczny, elegancki. No to idę. No i zastanawiająca energia. Mam zawsze poruszał się takim krokiem tanecznym i na dzień dobry zawsze wyciągał rękę tak jak gdyby baletowo. Jak się tak dobrze przyjrzeć, to ma w sobie coś takiego klasycznego, ale głównie chyba, i to jest najważniejsze, to jest jednak latynoamerykański klimat. Sambę zatańczy para numer 10, Artur Barciś i Paulina Biernat. Samba, je te tortue. Mas que nada,
Naprawdę wzruszająco powiedział o tobie Artur, pan Tacy Gogoleski. Złoty chłopak. O facecie po 30. Naprawdę to brzmi tak, prawda? Bardzo jesteś łaskawy. Naprawdę, bardzo pięknie. Piotrze. Ale powiedział prawidłowo. Prawda? Powiedział złoty prawidłowo. Chłopak. Złoty chłopak, który lepiej czuje łacinę niż tańce standardowe. I to widać było, prawda? I czuć na dodatek. To, co mi się podobało bardzo, oprócz tego, że sam tańczyłem kiedyś do tej samby i myśmy sobie ją nucili, ale ja ją tak. Czyli na temat, na temat. Czyli na temat. Oczywiście. To, co mi się podobało, to wykonałeś szereg, znaczy samba była ogromnie długa, tutaj nie było jaj, tylko to była samba. Proszę Państwa, brawa teraz. Natomiast to, co było szalenie trudne, to było to, że spróbowałeś powalczyć z rytmami, to znaczy na przykład Voltas, który jest taką właśnie figurą bardzo, mówimy nawet traveling Voltas, to jest figura służąca do przemieszczania, tańczyłeś z zatrzymaniem, to jest wyższy stopień jakości tego tańca. Tak, trzymaj Artur, trzymaj tak. No cóż, wdzięk najróżniejszych ludzi, taka siła klina i studa. Tylko ja lubię, jak się jakiś taki romans zawiązuje. Dlatego podrywasz wszystkich na kursie tańca, mówiłaś. To jest prawda. Ale jedna rzecz mnie zmyliła w waszym tańcu. Z tego samego kuponu macie ubranka. A to pachnie małżeństwem. Dziękuję bardzo. Moja żona to ogląda. Dlatego nie mam się nic na mnie grozi. Do Kasi, sambowo. Chcę mieć męża. No i cóż, że tak samo ubrali. Przyzwoita para latynoamerykańska. Drodzy Państwo, to była ostatnia para tego wieczoru. Wiedzą Państwo, co mają robić. Zapraszam. No ostatnia, ale jaka? Artur, i tę koszulę ta żona prasowała na święta, a tyś tak sponiewierał tę białą koszulę. No jak tak można? No, wiesz, tak porwało? Namiętność jest ważniejsza porwało. Od koszul i od prania. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Artur, podglądaliśmy Cię przez chwilkę w teatrze. Kto jest Twoim mistrzem? Czy masz takiego jednego mistrza, który był dla Ciebie jako aktora zawsze guru, czy... Jakiegoś jednego nie mam, ale jest taki zestaw. Charlie Chaplin, Woody Allen, Wojciech Przoniak, Ignacy Gogolewski, Tadeusz Łomnicki. No i jest ich, to są Gustaw Holubek. Miałem tych mistrzów trochę. To szeroki wachlarz od wielkich tragików przez fantastycznych komików. I to wszystko w jednym Arturze. No jak to wszystko pomieścić? Jeszcze sambę tutaj zmieścić? Paulina, czy ty widziałaś ten spektakl, o którym opowiadał Artur? Tak, oczywiście miałam przyjemność uczestniczyć, być na widowni. Oczywiście strasznie mi się podobało. Nawet Artur dla mnie specjalnie na tej sztuce zatańczył lockstep. Bo wtedy ćwiczyliśmy czaczem. W ogóle mnie rozczulił, także... Widziałam, byłam zadowolona. To jest sztuka, w której muszę grać, że nie umiem tańczyć i to jakoś mi przychodziło łatwiej. A ja jeszcze nie widziałam, aż wstyd, muszę się natychmiast wybrać. Póki co odwiedzimy naszych jurorów przy ich słynnym czarnym stole i zobaczymy, czy te oceny przypadkiem nie będą czarne. O. Iwona Pawłowicz. Nie, z jajem dzisiaj. 8. Zbigniew Wodec. 10. Beata Tyczkiewicz. 10. Piotr Ganiński. Dobre 8. To bynajmniej nie były czarne oceny. W pięknym stylu zatańczony ostatni taniec tego wieczoru. Wielobarwne, pozytywne. Nie wierzę. Pomyślałem, że w ogóle nie zatańczę tej samby. No proszę, a ty zatańczyłeś i to jak? Samba makabre. No proszę, samba makabr. No telefony absolutnie nie makabr. Przypomnę Państwu numery telefonów, żeby na Artura i Paulinę głosować. 0704 30 70 10 to jest numer telefonu tej pary i SMS-y również o treści 10 pod numer 7326. Ja tylko może dla tych Państwa, którzy dzisiaj biesiadują przy stołach, uważajcie z alkoholem, bo jest takie przysłowie, że jak się człowiek napije setkę wódki, to się w człowieku budzi drugi człowiek, który też by się napił. Bardzo Wam dziękuję w takim razie tym optymistycznym akcentem. Dziękuję ślicznie. W wielkim, brawurowym, sambowym stylu podsumowany dzisiejszy wieczór. I tak to
Zanim się spostrzegliśmy, już wszystkie pary zatańczyły dzisiaj swoje tańce. To, co nam zaproponowali tego wieczoru, myślę, że na długo pozostanie w Państwa pamięci. W pamięci jurorów przełożyło się na pewne cyfry i oceny. Tak to już z tymi jurorami jest. Popatrzmy, jakie to były dziś wieczorem cyfry. Cyfry nasze wyglądają tak. Egzekwo mamy. Dwie pary, Oceana i Przemek oraz Julia z Rafałem, dzisiaj zdobyli maksymalną ilość punktów. Na miejscu trzecim jest Kasia i Stefano, to jest nasza czołówka. A na razie najmniej punktów dziś od jurorów przypadło Oldze i Łukaszowi oraz Maćkowi i Blance. Czy te pary dzisiaj będą się musiały zmartwić? Czy nie daj Boże, któraś z tych par, która zebrała mniej punktów od jurorów, również i od Państwa dostanie mniej głosów? Wszystko w Państwa dłoniach, telefonach i SMS-ach. Ten świąteczny wieczór możecie komuś uprzyjemnić, albo nie głosując możecie uprzykrzyć. A zatem zachęcam Państwa serdecznie, żebyście swojej ukochanej pary, a każdy pewnie już taką ma, dzisiaj bronili. Zachęcam do głosowania, a tym, którzy się nie zdecydowali, albo tym, którzy się już zdecydowali, ale chcą popatrzeć jeszcze raz, proponuję obejrzenie skróty wszystkich tańców konkursowych tego wieczoru. Popatrzmy. Jeżeli głosujesz na Kasię i Stefano, dzwoń 0704 30 7004 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Olę i Roberta, dzwoń 0704 30 7007 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Oceanę i Przemka, dzwoń 0704 30 7012 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Katarzynę i Jana, dzwoń 0704 30 7009 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 9. Jeżeli głosujesz na Olgę i Łukasza, dzwoń 0704 30 7002 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Maćka i Blankę, dzwoń 0704 30 7005 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Piotra i Anię, dzwoń 0704 30 7008 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Julię i Rafała, dzwoń 0704 30 7011 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Artura i Paulinę, dzwoń 0704 30 7010 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Sponsorem nagrody głównej dla gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. W każdym programie jest taki moment, że musi nastąpić tu przerwa. I ktoś musi o tym powiedzieć. Tak, dla miłej świątecznej odmiany będę to ja. Proszę Państwa, po przerwie raz jeszcze zaśpiewa dla nas Catherine Jenkins, a my widzimy się już wkrótce. I przypominamy, że mogą Państwo głosować jeszcze przez, uwaga, 10 minut. Bądźcie z nami. Przed Państwem gość specjalny wieczoru, Catherine Jenkins. Spend all your time.
I'm waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. Studia TVN na żywo. Świąteczny taniec z gwiazdami. A śpiewała Kathryn Jenkins. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, już za chwileczkę wszystko będzie jasne. Jasne będzie, która z naszych par dalej walczyć będzie o kryształową kulę i nowego Mercedesa kabrioleta klasy E. A która już dzisiaj nas opuści. Głosowanie zostało zakończone, wszystkie głosy są podliczone i znamy już wyniki. A na te wyniki niecierpliwie czekają. Oceana i Przemek, Julia i Rafał, Artur i Paulina, Katarzyna i Jan, Piotr i Ania, Ola i Robert, Maciej i Blanka, Kasia i Stefano, oraz Olga i Łukasz. Proszę Państwa, najwięcej powodów do radości w dzisiejszym wielkanocnym odcinku 11 edycji Tańca z Gwiazdami mają... Julia i Rafał. Tak samo wysokie oceny jurorów i ilość Państwa głosów dziś ucieszą,
Oceany i Przemka. I kolejne miejsce na podium w świątecznym odcinku otrzymują Piotr i Anna. I kolejna, zarówno pięknie tańcząca, jak i bardzo lubiana przez Państwa para to Kasia i Stefano. Na bezpiecznym piątym miejscu pozostają Katarzyna i Jan. I teraz nie wiadomo, czy w drugi dzień świąt odpoczną, czy od razu zabiorą się do pracy do następnego odcinka. Maciej z Blanką. Ostatnie niezagrożone miejsce w naszym wielkanocnym odcinku zajmują Olga i Łukasz. I oto dwie pary, obie świetnie tańczące. A jednak Artur z Pauliną oraz Ola z Robertem dzisiaj są zagrożeni. I niestety dla jednej z tych par lany poniedziałek może być deszczem łez. Proszę Państwa, jako że jest Wielkanoc, chciałbym coś miłego powiedzieć. Otóż może wyczytam parę, która będzie miała od jutra więcej czasu na rodziny. My będziemy tęsknić. W następnym odcinku nie zatańczą Aleksandra i Robert. Dzisiaj pięknym walcem dla nas falowali. Pewnie dla wielu byliście faworytami, jednak troszkę głosów dzisiaj zabrakło. I tak było warto. Na pewno wasz walc przejdzie do historii, jako bardzo niekonwencjonalny. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować Oli za całą współpracę, było mi niezmiernie miło, dość zabawnie, nawet nie dość, bardzo zabawnie na salach. Spędziliśmy naprawdę bardzo fajny czas. Chciałbym bardzo podziękować jury i wszystkim tutaj moim rodzicom, którzy mnie wspierali, mojej siostrze również, którą serdecznie pozdrawiam, bo dzisiaj święta. No i jak również Dorocie Williams, choreografom i całej produkcji, dziękuję. A ja bym chciała serdecznie pozdrowić wszystkim tym, którzy na nas głosowali oraz jednej bardzo ważnej osobie, bez której nie zaszlibyśmy tak daleko. Kamila, która jest w tej chwili w Londynie, na pewno nas ogląda. Kamilko, dziękuję Ci bardzo za to, ile mnie nauczyłaś. Buziaki, całuję Cię. Dziękuję wszystkim za to, że mogłam tutaj być i tyle z Wami przeżyć, naprawdę. My dziękujemy, że mogliśmy podziwiać Wasz taniec. Olu, Robercie. Proszę Państwa, my widzimy się... Wszystko w tym programie jest możliwe. Już za tydzień. W zeszłym tygodniu 40. Dzisiaj niestety wielkie zaskoczenie, strasznie nam przykro. My za tydzień się spotkamy. Tak, i za tydzień nasze gwiazdy zatańczą American Smooth i Salsę. Czekają nas też inne duże atrakcje już za tydzień. Występ Ewy Farny i uwaga, uwaga, drodzy Państwo, po raz pierwszy w telewizji zobaczymy show
wielokrotnych mistrzów świata w tańcach latynoamerykańskich, Michaela Michała Malitowskiego i Joanny Leunis. To będzie wielkie wydarzenie. Przypominam jeszcze o kulisach tańca z gwiazdami w następną niedzielę o nowej porze o 12:20. A dzisiaj już wszystkiego dobrego. Życzymy Państwu spokojnego, miłego, lanego poniedziałku. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień.